A w dzisiejszym odcinku About Challenge mamy Fast Challenge. Mamy taki pojazd, który się nazywa Nissan. Nissan, powtarzam, czyli dobra konstrukcja. I ten Nissan to jest Nissan Micra, 2004 rok, 1.2 benzynka oczywiście. I coś tu się łańcuszek troszkę naciągnął i nie pasują fazy rozrządu. Rozjeżdża się z tego tytułu, też sypie błędami. Kilometry, nie kilometry, inne tam tematy będę pokazywał później. Pojemność jakieś 1.2 bodajże, także tych koni też parę na pokładzie jest. Bardzo ładnie klima działa w tym aucie, to jest ważne. Nieważne, że silnik kuleje, ale klima dobrze idzie. I co? Rozgrzebiemy go tutaj na górze, zobaczymy, co potrzeba do wymiany tego łańcuszka ze ślizgami, z napinaczem. Także zaraz dobieram się, uwalniam tą górę i zaraz aktualizujemy temat, co tu tak naprawdę trzeba jeszcze rozebrać. Więc robimy aktualizację tematu Micra. Mikroauto, duży silnik. Także ściągnięty jest kolektor, część kolektora dolotowego, tam jest przepustnica, zorganizowana odma, inne tam dziwne cuda, filtr powietrza. No i teraz już widzimy, lotnisko nam się zrobiło, jeżeli chodzi o pokrywę rozrządu. Także teraz wtyczki sobie podpinałem już, podpinane. Teraz wyciągam oczywiście cewki, wykręcę sobie świecę. Będzie mi później łatwiej to wszystko, łatwiej obracać wałem. I ściągamy górną pokrywę klawiatury. Co prawda do pokrywy jeszcze będziemy potrzebowali ściągnąć łapę. Zaraz tu jakąś lampę jeszcze wyciągnę, żeby było trochę więcej miejsca. No i naprawdę muszę wam powiedzieć, że na razie nie ma dramatu. Także jestem mile zaskoczony. Rozkręcam dalej i zaraz zrobimy kolejną aktualizację. Robimy kolejną aktualizację tematu Micra i powiem wam, entuzjazm gaśnie powoli. A mianowicie nie ma się co tam przejmować za bardzo. Tylko, że zrobili miskę olejową i nad miskę zrobili nadstawkę. I w tej nadstawce zrobili takie cuda, że trzeba tyle się narozbierać. A mianowicie widzimy, jakiś król silikonu był, zaklejone oczywiście sitko w pompie oleju. A że tak fajnie pozgniatało jakoś dziwacznie, albo ono tak jakieś wyprofilowane. Dużo też silikonu pływało jeszcze w misce. Tu widzimy, no ktoś uszczelniał na bogato, nie wiem, coś za mocno wziął sobie do głowy, że to będzie nieszczelne. Naprawdę nawalił tu tyle silikonu. Fajnie, że to był Wicio, więc Wicio tutaj trzymał dosyć mocno. Ale my i tak widzimy, ja i tak widziałem, że napinacz jest do końca wysunięty, więc nie wiem, po co to było rozbierane, na co, ale ja tu wrzucam zestaw kompletny rozrządu. No i co? No i teraz czas ten dekiel zerwać. Tu jest fajna powierzchnia, odkręcę sobie zaraz smog pomp oleju i będzie fajnie po co podłożyć kobyłkę, opuścić auto na dół i po prostu będzie można zerwać ten dekiel, ściągnąć. Lepiej go ściągnąć, jak zerwać. Także jeszcze trzeba alternator odkręcić, kompresor klimatyzacji już z boku leży. Alternator, łapa, te rolki nie ruszam, więc zaraz sobie te śrubki tutaj, te drobne, porozkręcam, podłożę, opuszczę auto niżej i rwiemy dalej. No ale jest co kręcić tutaj. Naprawdę myślałem, że będzie może chociaż troszkę bardziej przyjemnie, jeżeli chodzi o pracę, ale jest dużo miejsca, więc do tego trzeba się narozkręcać trochę śrubek. Fajnie widzimy stopy wału korbowego, szybciej chcę powiedzieć, jak myślę, są po prostu spięte razem, więc dosyć sztywna konstrukcja. Także rozkręcam dalej i zaraz zrobię aktualizację z góry, jak to wygląda. A więc robimy kolejną, jedną z wielu aktualizacji. O kurczę, ruda na pokładzie, ale jak jest lampa i poduszka i parę innych elementów, to tego nie widać. Kolejna aktualizacja wygląda na ten temat, że jest już prawie blisko wymiany rozrządu. Oczywiście tą stopkę sobie jeszcze podniosę, jak ściągnę koła, bo potrzebuję zobaczyć, czy tutaj nie ma żadnego silikonu, bo tu ktoś na tą uszczelkę naprawdę tak nawalił silikonu, że boję się, że ten silikon gdzieś popłynął. Widzimy łańcuszek, widzimy, jest mega luźny. Zobaczcie teraz, o, tak będzie widać fajnie. Jest mega luźny, a
ten napinacz, jak się pokręciwałem, to praktycznie byłaś do samego końca, więc myślę, że łańcuch będzie naciągnięty. Zweryfikujemy sobie napinacz, ale to wszystko i tak wyjeżdża, ale poglądamy stare z nowym. No i teraz już jest możliwość wymiany, także jest tutaj dosyć dużo elementów. Teraz biorę się za ślizgi, podkręcam ślizgi, zblokuję napinacz, powyciągam to wszystko i zaraz Wam pokażę na stole, jak to wygląda. No jest co robić. Miska, podstawa miski, boczny dekiel, jeden, drugi, pompa oleju, wszystkie elementy tutaj leżą powykręcane. Tutaj mamy oczywiście pompę oleju. Pompa oleju jest fajna, tylko martwi mnie, że tutaj żadnej uszczelki nie było przy smoku, ale jak nie było, to damy. Tutaj nic nie przeszkadza. I co? No i dużo czyszczenia, tak jak zawsze, nie? Bo ktoś tutaj jednak napchał tego silikonu strasznie dużo. A było szczelnie, tylko tyle, że trochę za szczelnie nawet bym powiedział, bo to bez potrzeby jest tak, aż tak grubo smarować tym silikonem. Także czyszczenia będzie naprawdę multum. Teraz zrzucam sobie stary rozrząd, zweryfikuję z nowym, jakie zmiany nastąpiły w rozrządzie. Zobaczymy sobie na ślizgi, na napinacz, daty, czy aby na pewno jest to wszystko z jednej parafii, czy to jest, może było wcześniej dłubane, coś może nie. Zweryfikuję sobie koło zmiennych faz. Już sprawdziłem, blokada ładnie trzyma, więc tam się na pewno nic nie wydarzyło. Przynajmniej tak mi się wydaje. I rozbieram resztę. Zaraz będziemy kolejną robić aktualizację tematu mikra. Lecimy z kolejnym tematem. Mamy nowy napinacz. Nowy ma oczywiście ząbki, zabezpieczenie. I Made in Japan na nim pisze. To japoński napinacz do takiego auta. A tu mamy taki napinacz jakiś pozmianowy. Ale w tym napinaczu jakieś zmiany nastąpiły. To jest taka blokada skrętna. I co mi się w tym napinaczu nie podoba, to że ten napinacz dużo, zanim dojdzie do blokady, to dużo mniej może się wysunąć. Ten się dużo więcej wysuwa i blokuje się dużo ładniej. Co jeszcze ze zmian? Oczywiście jest inny ten ślizg, jeden ten plastikowy jest normalny, tylko ten, który się opiera o napinacz, jest troszkę inny. Tu widzimy, kółeczka są, wszystko jest na miejscu, a teraz pójdziemy zobaczyć na kietę, czy kieta. Kieta jest już jakaś pozmianowa teraz. Troszkę jakby te ogniwka są szersze i bardziej można zaufać tej nowej jak tej starej. Oczywiście stara nie jest oryginalna, nie wierzę w to, że to jest oryginał, bo na ślizgach nie ma, ani nigdzie nie ma dat. No i długościowo widzimy, oczywiście z tyłu podłożymy rękę, żeby wyostrzyć, widzimy, jest różnica, także stary łańcuch spowodował, że napinacz wyjechał do końca, no i fazy rozrządu się porozjeżdżały, do tego silikon w miejsce, do tego jakieś tam inne dziwne rzeczy, które nie powinny mieć miejsca, tak samo jak tutaj, gdzie jest, tablica rejestracyjna, tak samo tutaj, gdzie jest koło zmiennych faz, rozrządy i kanały olejowe, to jest taka uszczeleczka, później Wam pokażę, ktoś to wysmarował całe silikonem, oczywiście mam taką nadzieję, że żaden z tych silikonów się nigdzie nie oberwał, bo jest to wicio, więc nie ma możliwości, żeby się coś urwało, także to koło zmiennych faz musi działać poprawnie. Ja go nie będę rozbierał, weryfikował tam w środku, zaglądał, tam nie mam co szukać. Chciałbym mieć nowe, no ale klienta niestety cena tego koła raczej pokona, więc zrobimy tak, żeby miało to ręce i nogi, więc myjemy wszystko z góry na dół, czyścimy, weryfikujemy i składamy na nowym rozrządzie. Nowy rozrządzik już tutaj mamy, uszczelkę pod pokrywę, świece, kółeczko na dół, to simmering, ten właśnie ślizg, ten ślizg, po którym idzie łańcuch do napinacza, on jest tutaj jakiś pozmianowy, także wymienimy sobie to, wymienimy świeczki, trochę zabawy jest, ale zobaczymy, co z tego tak naprawdę będzie. Zaraz myjemy wszystko, składamy i pokażę Wam później, jak to wygląda po złożeniu, ile napinacz ząbków tak naprawdę wychodzi, kiedy łańcuch jest dobry, koła są żywe i wszystko jest nowe. Więc robimy jedną z wielu aktualizacji tematu mikra. Mikra ma założony nowy łańcuszek, ma ustawiony pierwszy cylinder, ten pierwszy cylinder na OT, czy maksymalnie do góry. Pewnie pierwszy i czwarty też jest na górze, zaraz zobaczymy. Ja, tam też widać, że jest u góry. I
I co? Przeglądnięte mam tutaj dojście oleju do koła zmiennych faz. Tu już jest czysto. A dlaczego tam zaglądałem? To wam teraz tu pokażę. Patrzcie, jeden silikon. Nie wiem, kogoś nie było stać na tą uszczelkę czy co, że tak tu nawalił silikonu, ale tu nie wolno, tu naprawdę nie wolno dawać nic, ze względu na to, że jest, te elektrozawory są dosyć precyzyjnymi urządzeniami i tu naprawdę, tu nie daj Boże troszkę spada ciśnienia oleju i już jest problem. To sitko i tak jest umyte zmywaczem, bo tutaj pewnie bardzo dużo było zanieczyszczeń. Ten okular miałem ściągnięty, koło miałem ściągnięte, przeglądnięte, wszystko jest ok. Zaraz wam pokażę, o co tu tak naprawdę chodzi. To sobie oprę ładnie telefon i troszkę powiększę. Chodzi o te ząbki. Te ząbki w tym napinaczu, a musicie mi wybaczyć. Te ząbki w tym napinaczu. Tych ząbków na dzień dzisiejszy jest 3 sztuki widoczne. A tamten napinacz naprawdę był maksymalnie wysunięty. Tyle, ile mógł się wysunąć, a resztę go dopinał już, ciśnienie oleju go dopinało. Więc ten łańcuch naciągnięty. Po drugie, problemy z ciśnieniem oleju na pewno były, dlatego że to ciśnienie na górze było, jakie ma być, tylko że właśnie na napinaczu, napinacz, kiedy jest mocno wysunięty, potrzebuje dużo oleju, a z tego tytułu później koło zmiennych faz działa powoli i z tego względu błędy można było skasować, a po odpaleniu niestety po paru sekundach pracy silnika wywalał błąd. Także na razie mam to rozebrane. O. Teraz poskładane na nowym rozrządzie. Znaki są bardzo fajne. Jeden znak jest tu, drugi znak jest tu z tyłu. Pasuje do takiego wycięcia, tu w tym miejscu, o w tym. I na dole niestety musiałem sobie narysować znak. O, teraz zobaczycie przy tym złotym ogniwku, dlatego że to koło niestety nie miało wycięcia, ale to nic. Tu już widać markerem chyba coś malował kiedyś, jakiś ślad jest. Ja sobie przyniosłem po prostu z tamtego koła ślad, ale wiemy, że to ma być na OT, więc inaczej też nie może pasować. Także to na tyle. Powierzchnia wstępnie odtłuszczona, wyczyszczona. Mówimy na razie o tym tylko dolnym bocznym deklu. Teraz sobie go złożę, skręcę, później założę ten dekiel, założę na dole miskę, simringi i tam inne takie rzeczy. Ale to jeszcze chwilka tej pracy jest przed nami. A więc robimy szybką aktualizację tematu Nissan, o kurde, nie ma znaczka, znaczek na masce. Nissanik dostał nową tą uszczelkę, dlatego że stara, zobaczcie, jakiś król silikonu tu był i druciarstwa. Także nowa uszczeleczka wyjechała z oryginału, bo nie ma żadnej innej. Wszystko jest, dekiele gumety, powierzchnia styku wyczyszczona, gdzie jest elektrozawór do sterowania zmiennej fazy. I teraz zakładamy, oczywiście silikonik tylko na przejścia, nic więcej niż pachlujemy. Składamy, zalewamy olej, zakręcamy świece, kolektor i inne tam elementy i będziemy zaraz uruchamiać ten pojazd. A więc mamy wszystko poskładane, założone nowe świece, zalany olej, filterek zakręcony i będziecie świadkami pierwszego startu. No, zapal! Zobaczymy, może nie zapali? No ładnie! Bez kompresji. Może się rozhuśta. A może nie. Yes, załapał. Albo nie załapał. Dobra, próbujemy do skutku, może z gazem. No oczywiście przeżył. Trzeba było trochę wcisnąć gazu w podłogę. No, na tłokach pewnie jakiś tam zmywacz, trochę tłuszczy, jakieś inne rzeczy, a po drugie trochę stał bez oleju ten silnik, więc też zmienna faza, wyciszyłem z zmiennej fazy rozrządów też, z koła zmiennych faz. Też olej wyleciał, jakieś tam inne rzeczy były ruszane, dużo elementów, ale tak idzie, na razie gładko. Jeszcze zobaczymy, teraz będziemy wiedzieć, ile ma przebiegu ta nasza mikra. Ile ma przebiegu ta nasza mikra? Dwieście trzy tysiące? No, ładnie chodzi na obroty. Jeszcze zimna jest, co prawda.
Poczekamy, aż się zagrzeje, włączy się wentylatorek, jazda próbna i zobaczymy, co z tego będzie. Ale jedno jest pewne, kierownica ma ohydną mnie. Ja wiem, że to tak jest, że to tak jest, że ta pianka, patrząc, zobaczy słońce i ona się zaczyna kruszyć, to lepiej już faktycznie ten futerał niech tu będzie, bo tak jest wstrętna ta kierownica strasznie. No ale nic, zrobione jest, wybieramy na jazdę próbną. A więc zrobimy aktualizację tematu Nissan. Ja wiem, że ten Nissan taki troszkę zmęczony w środku. Kierownica krzywo, hamulce biją podczas hamowania. No tak czasami jest, że klient kocha swój samochód i chce go doinwestować, ale ta droga jest tak naprawdę jeszcze bardzo, bardzo długa. Jedziemy drogą, czyli tło się przesuwa, wszystko jest w porządku. Nie jedziemy na lawecie. Kilometry są, także nic się nie dzieje. I co? No silniczek 1.2, 16-zaworowy, taki dosyć nawet żywy, muszę powiedzieć, dlatego że nie jeździłem nigdy takim pojazdem, a ten widzę, że kocha wysokie obroty. Teraz oczywiście nie, ale próbowałem wcześniej, naprawdę fajnie chodzi, czuć, że ta zmienna faza, koło zmiennych faz, zmieni się tam geometria na nim i bałeczek sądzę troszkę bardziej otworzy, wydłuży czas otwarcia zaworów i naprawdę jest, no jest ciąg. Jak na 59 kW mocy, no to jest ciąg fajny. Teraz hamujemy silniczkiem z górki, więc troszkę obrotów. No myślę, że nie ma żadnych problemów. Chodził dosyć długo na podnośniku. Około godzinki czasu, wycieków żadnych. Olej nowy, filtr nowy, świece nowe, także troszkę rzeczy powymienianych. Będzie działać już poprawnie. W 100% żadnych błędów w sterowniku nie ma. Pierwsze uruchomienie takie dosyć skomplikowane, ale tak czasami jest. Czasami jest tak, że jeszcze jakieś tłuszcze, oleje zostaną gdzieś na świecach. Ze szklanek hydraulicznych potrafi zejść olej. To też stanowi czasami problem. Koło zmiennych faz rozrządu było puste, więc może blokada nie złapała, choć ja próbowałem, ona trzymała, ale czasami różne cuda się dzieją i autko, pierwszy start ma taki czasami dosyć ciężki, a ten jeszcze był mocno porozbierany, także góra silnika była bez oleju, z pomp oleju też cały olej ściekł, no czasami potrzeba chwilkę, że na nim odpali, także myślę, że w 100% dalej jedziemy i nie jedziemy na lawecie. Myślę, że w 100% praca została wykonana dobrze. Wszystko działa poprawnie. Myślę, że będzie można oddawać to do klienta. I tak jak zawsze, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie, wbijajcie na Instagrama. Tam też jakieś relacje z napraw różnego rodzaju. Nie wszystko, co jest na Instagramie, pokaże się na YouTubie, ale większość tych rzeczy jednak się pokaże na YouTube, z tego będzie jakiś materiał i co, no i czekamy jakby na kolejny challenge, także to na razie tyle, a zobaczymy, co w następnym odcinku będzie.